Doktor Paweł Grzesiowski razem z nami, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze. Witam, dzień dobry pani i dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Panie doktorze, to na początek może chciałabym zapytać pana o komentarz odnośnie danych dotyczących liczby zakażonych i ofiar śmiertelnych, bo ta liczba ofiar śmiertelnych cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie proporcjonalnie do liczby zakażonych, przynajmniej tych oficjalnych danych, które poznajemy. No ale wczoraj, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych, ten wskaźnik też już był dużo wyższy niż przez ostatnie kilka dni. O czym to według pana może świadczyć? No ja bym powiedział, że wskaźnik śmiertelności od dłuższego czasu kompletnie nie pokrywa się ze wskaźnikiem ilości osób zakażonych. Mamy 300, 400, nawet tak jak wczoraj, 450 przypadków śmiertelnych, a zachorowań 7 tysięcy. Gdybyśmy przyjęli tylko ten 2-procentowy wskaźnik śmiertelności, to realna liczba zachorowań wynosi 22 tysiące, tak, a nie 7. Także mamy niedoszacowanie co najmniej trzykrotne liczby zakażeń z oczywistych powodów i wszyscy te powody widzimy. Bardzo w tej chwili ograniczono liczbę testów. Znaczy ludzie nie testują się. Nie to, że mamy problem z dostępem do testów, tylko pacjenci nie chodzą do punktów wymazowych, nie robią sobie testów, a są chorzy. Testujemy zatem tylko tych, którzy albo już tak źle się czują, że trafiają do szpitali, ewentualnie wzywają zespoły ratownictwa medycznego, które wykonują testy w karetkach, albo są to testy, które wykonują osoby na przykład przesiewowo czy przed wyjazdami i stąd jest też sporo ujemnych testów. Od kilku dni, jeśli nie tygodni, trwa dyskusja na temat skuteczności poszczególnych szczepionek, zwłaszcza na te nowe warianty wirusa i kto w jakim wieku powinien się szczepić. Czy według pana wiedzy nie ma absolutnie, może pan potwierdzić, różnicy między tymi szczepionkami, niezależnie którą z nich się zaszczepimy? Po dwóch dawkach mamy gwarancję, że inaczej, możemy mieć poczucie bezpieczeństwa oczywiście w takiej przestrzeni, że nawet jeżeli zachorujemy, no to przechodzić będziemy tę chorobę dużo łagodniej. No, dokładnie tak samo jak jest w przypadku grypy i szczepienia przeciwko grypie. No, w jednym pytaniu zawarła pani, można powiedzieć, w tej chwili najważniejsze problemy globalne związane z pandemią, dlatego że szczepionki były badane w różny sposób. To, no to smutne, ale prawdziwe, dlatego na początku, kiedy wprowadzano do rynek szczepionkę firmy Astra, powstało spore zamieszanie medialne, ponieważ przedstawiano tę szczepionkę jako szczepionkę o 30% mniej skuteczną niż szczepionki mRNA firmy Pfizer czy Moderna. Jak się dokładniej jednak wczytać w dokumentację, to okazuje się, że szczepionka Astry, gdybyśmy porównali tę samą cechę, czyli zapobieganie objawowym, ciężkim przypadkom i śmierci z powodu COVID, to ta szczepionka jest nawet bardziej skuteczna niż szczepionka Pfizera czy Moderny, bo ani jedna osoba z grupy badanej nie zapadła na taki ciężki COVID, a Moderna czy Pfizer mówią o wskaźniku 94-95%. Natomiast ta informacja początkowa, że szczepionka ma skuteczność około 60%, wynikała z tego, że firma Astra poszła dalej w badaniach niż firmy amerykańskie, mianowicie badała również bezobjawowy stan zakażenia i okazało się, że w tym zakresie szczepionka daje około 65% efektywności. To i tak bardzo dużo, chociaż jest to no, daleko od 100%, których byśmy wszyscy sobie życzyli. Co to oznacza w praktyce? Że osoby zaszczepione będą mogły w jakichś sytuacjach, których jeszcze zresztą też nie do końca jesteśmy pewni, będą mogły przez pewien czas mieć wirusa w drogach swoich oddechowych,
i mogłyby zatem niestety również go przenosić, mimo zaszczepienia. Czyli realizuje się ten scenariusz, o którym mówiliśmy z pewnymi obawami jeszcze przed wprowadzeniem szczepień, że szczepienia nie będą jedynym panaceum na pandemię, że niestety zaszczepione osoby również będą musiały dalej nosić maseczki, bo będą niestety przez, mimo uzyskania odporności, przez krótki czas mogły zakażać, jeśli ulegną same temu właśnie bezobjawowemu nosicielstwu wirusa. To jest bardzo frustrujące, bo wiele osób uważało, że szczepionka spowoduje, że będziemy całkowicie odporni na każdą formę COVID-u, no ale niestety biologia, życie jest dalekie od ideału i wirus jest na tyle sprytny i na tyle sprawny, że tę odporność naszą potrafi u co trzeciej osoby ominąć. I drugi problem, który pani poruszyła, jeszcze bardziej poważny, to występowanie nowych wariantów wirusa. Niestety warianty pozaeuropejskie okazują się być znacznie bardziej kłopotliwe dla nas niż wariant, który znaleziono w Wielkiej Brytanii. Ten wariant, w skrócie nazywany właśnie brytyjskim, jest bardziej zakaźny, ale nie wymyka się naszej odporności, czy to poszczepiennej, czy poinfekcyjnej. Natomiast wariant znaleziony po raz pierwszy w południowej Afryce, czy też wariant wynaleziony w Brazylii, one niestety mają więcej różnych mutacji, więcej zmian, co powoduje, że częściowo wymykają się odporności, naszej odporności, również w tym poszczepiennej. I w tym zakresie badania szczepionki firmy Astra zostały zawieszone w południowej Afryce, ponieważ okazało się, że ta skuteczność w zapobieganiu bezobjawowej chorobie spada aż o kolejne 30-40%. I tu jest ogromny kłopot, ponieważ te, jak się okazuje, osoby, które zostały zaszczepione, będą jeszcze częściej mogły przenosić wirusa tego nowego mutanta. No i stąd konieczność prawdopodobnie modyfikacji szczepionki. To zresztą już pojawiały się takie, dochodzą głosy z chyba Niemiec, o ile dobrze kojarzę, że osoby po dwóch dawkach szczepionek mimo wszystko nadal się zakażały i to, jak rozumiem, na ten wariant w cudzysłowie podstawowy, na który, przeciwko którym te szczepionki powstały. Ale jak według pana, panie doktorze, w takim razie, skoro te mutacje się pojawiają i te różne warianty na całym świecie, świat, Polska będzie walczyć z pandemią? Ile to potrwa? No cóż, mogę powiedzieć, że na pewno nie potrwa to ani rok, ani dwa. Oczywiście, jeżeli będziemy wolno szczepić, w sensie, że ta akcja będzie zbyt powolna, to damy szansę wirusowi naprawdę na bardzo duże zmiany i obawiam się, że ci, którzy się zaszczepią ostatni, mogą już mieć znacznie niższy odsetek skuteczności. Wirus, te nowe warianty, bardzo szybko stają się dominujące. Przykład Wielkiej Brytanii jest tutaj, no myślę, takim klasycznym, gdzie w ciągu 4 miesięcy ten wirus zmutowany, ten nowy wariant, wyparł właściwie pozostałe. Czyli gdyby ten nowy wariant był odporny na naszą odporność, czy to właśnie poszczepienną, czy po przechorowaniu, no to mamy pandemię od nowa. To znaczy, że zaczyna się to wszystko dziać od nowa, co działo się we wrześniu czy w marcu ubiegłego roku. A więc naszym celem jako ludzkości jest jak najszybciej zabezpieczyć jak największe grupy ludzi. I tu nie chodzi o Europę, tu nie chodzi o Stany Zjednoczone, tu chodzi o cały świat. Dlatego, że jak widać, te warianty najbardziej w tej chwili niebezpieczne narodziły się w krajach, które w ogóle jeszcze nie rozpoczęły szczepień albo zaczęły te szczepienia w sposób absolutnie szczątkowy, czyli właśnie kraje afrykańskie czy Ameryka Południowa.
To pokazuje, że tam, gdzie wirus intensywnie się namnaża, może dojść do powstania szczególnie niebezpiecznych wariantów i te warianty będą cały czas nas niepokoić. Wczoraj, no, można powiedzieć, że dotarła do nas dramatyczna informacja, że ten wariant brazylijski dotarł do Portugalii, co jest, no, jakby z punktu widzenia krążenia ludzi oczywiste. No, to jest kraj, który najczęściej odwiedzają Brazylijczycy i Portugalijczycy jeżdżą najczęściej właśnie do Brazylii. To jest, tam są więzy rodzinne, tam są liczne wyjazdy gospodarcze, że tak powiem, biznesowe, więc trudno się dziwić, że tak się stało, ale pojawienie się wariantu brazylijskiego na terenie Europy jest już faktem. Ni stąd, ni zowąd, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że wariant południowoafrykański został stwierdzony w kurorcie narciarskim w Szwajcarii. No więc to się już dzieje, czyli nowe warianty, które mogą być niebezpieczne, czyli zarażać ponownie ozdrowieńców, jak również zarażać osoby zaszczepione, są już w Europie. To jest wyścig, a więc jeżeli będziemy w tej chwili szczepić szybciej, co jest trudne, bo nie ma odpowiedniej liczby dawek szczepionek, na całym świecie jest niedobór tych szczepionek, w związku z tym te szczepienia będą szły jeszcze wciąż powoli. Najwcześniej w drugim kwartale te szczepienia osiągną no, takie tempo, jakie być może już później pozwoli na szczepienia około 5 milionów ludzi miesięcznie. To byłaby, no, moim zdaniem, idealna sytuacja. Warto jednak walczyć o to, żeby chociaż część ludzi zaszczepić tę grupę powyżej 60 roku życia, ponieważ tu mamy szansę zmniejszyć przede wszystkim śmiertelność. I pokazuje to przykład Izraela, gdzie udało się zaszczepić już ponad 80% osób w wieku 60+. I tam liczba osób hospitalizowanych spadła o prawie 50% w tej grupie, a więc to działa. No to działa, szkoda, że u nas niestety to tempo jest jakie jest. Oczywiście jedną z przyczyn jest, tak jak pan zauważył, kwestia dostępności szczepionek i ich produkcji. I to nie jest tylko problem, z którym boryka się Polska, ale chociażby cała Europa, co nie zmienia faktu, że tempo szczepień u nas jest takie, a nie inne. Ale na koniec jeszcze chciałabym zapytać pana, czy w takim razie wobec tego wszystkiego, o czym pan mówił i wobec tych nowych wariantów, które się pojawiają i ten brytyjski, który też już jest w Polsce, a za chwilę pewnie te kolejne południowoafrykański czy nawet brazylijski też pewnie dotrze do Polski, o ile już go nie ma. Czy te obostrzenia i to, co robi rząd z tym lekkim odmrażaniem gospodarki, czyli że od dzisiaj chociażby częściowo hotele, nie wiem, baseny, kasyna i tak dalej mogą funkcjonować, czy to jest dobry kierunek? No cóż, pyta pani o strategię walki z pandemią w nowych okolicznościach. Niestety ja tej strategii kompletnie nie widzę. Ta nowa sytuacja powinna całkowicie zredefiniować walkę z pandemią, o czym zresztą mówi zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Europejskie Centrum Kontroli Chorób. Ktoś, kto nie zauważa tych nowych wariantów, bo na przykład mamy za mało badań, czy ktoś, kto nie zauważa tego procesu zmiany wirusa w toku pandemii, no, naraża społeczeństwo na wielkie niebezpieczeństwo. My nie możemy lockdownem zniszczyć wirusa. Lockdown to tylko kupowanie czasu po to, żeby zrobić coś, co rzeczywiście wirusa eliminuje. Więc jeżeli my będziemy cały czas wyłącznie skupiać się na lockdownie, przegramy. Przegramy walkę z wirusem, ponieważ każde odmrożenie będzie oznaczało natychmiastowy wzrost zachorowań i kolejny lockdown, czyli zupełnie nie o to nam chodzi. Strategia walki z wirusem musi być wielokierunkowa. Musimy przywrócić tak naprawdę walkę z wirusem, która została moim zdaniem zawieszona we wrześniu. Od września ubiegłego roku praktycznie w Polsce nie ma skutecznej metody walki z pandemią. To jest przeczekiwanie w lockdownie, to niczego nie zmienia. My powinniśmy wprowadzić masowe testy, jak widać to na przykładzie nauczycieli. Masowe testowanie ma sens, bo wykrywamy około 2% zakażonych w ciągu 5 dni badań. No to jest, i te osoby idą na izolację, są osobami najczęściej bezobjawowymi, a jeśli tych testów nie robimy, to po prostu ci wszyscy ludzie chodzą po świecie i zarażają innych, a więc
nawet na tej małej próbce nauczycieli wykazano ponad wszelką wątpliwość, że masowe testowanie powtarzalne ma sens. Po drugie, powinniśmy wrócić do śledzenia kontaktów. Myśmy kompletnie w tej chwili unieczynnili sanepid. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie w tej chwili inspekcja sanitarna stała się jakąś policją epidemiologiczną, a nie instytucją zdrowia publicznego, która powinna współpracować w zwalczaniu pandemii. To się w tej chwili właściwie stało biuro przepustek, kwarantanny, izolacji. To nie ma żadnego sensu. Po trzecie wreszcie, musimy myśleć o życiu w pandemii, czyli o funkcjonowaniu obszarów, które są wysoko ryzykowne w nowej rzeczywistości. Czyli powinniśmy zabronić noszenia pseudomaseczek czy przyłbic, przesiąść się na maski. W niektórych krajach w ogóle się mówi o podwójnych maskach, które miałyby chronić w rzeczywisty sposób przed nowymi wariantami, ale na pewno nie może być to szalik czy przyłbica, które nie chronią przed przenoszeniem wirusów, a w szczególności tych nowych wariantów. Wreszcie ostatnia sprawa, to powinniśmy uzbroić się w bardzo wyszukane technologie, które istnieją, tylko nie są kompletnie zauważane, a więc w technologie zabijania wirusa, czyli w urządzenia, które filtrują, czyszczą powietrze, zabijają aktywnie wirusa w powietrzu. Wtedy można byłoby myśleć o uruchamianiu tych dziedzin życia, gdzie ludzie muszą być w pomieszczeniu, nie ma tam zbyt dobrej wentylacji, a oni tam jednak spędzają jakiś czas, czy to w pracy, czy w jakiejkolwiek innej funkcji. Także jest czas w tej chwili, moim zdaniem już jest spóźniony, ale na zbudowanie skutecznej strategii walki z wirusem, a nie chowania się w lockdownach, które niczego nie zmieniają, bo wirus dalej szaleje. To trochę tak jakbyśmy, wie pani, jakby trwała burza, i my byśmy na chwilę wchodzili pod parasol, przyglądali się światu, potem wychodzili spod parasola i byli zdziwieni, że dalej jesteśmy mokrzy. No to parasol nie powoduje, że my możemy normalnie funkcjonować w czasie burzy. My musimy skonstruować mechanizm, który spowoduje, że będziemy mogli jako społeczeństwo, jako naród, jako organizm, który żyje i wykonuje różne funkcje, żebyśmy mogli funkcjonować. Także lockdown to jest, jeszcze raz powtórzę, tylko ucieczka przed wirusem, który dalej szaleje. Jak wychodzimy z lockdownu, bardzo szybko rosną zakażenia i nie ma co do tego żadnych złudzeń, bo przecież przerobiono to już co najmniej trzykrotnie w różnych krajach, prawda, były już trzy fale pandemiczne i scenariusz jest za każdym razem taki sam. Zamrażamy, spadają liczby zachorowań, odmrażamy, za chwilę one rosną. I tak się nie da żyć. Trzeba po prostu zmienić strategię. Doktor Paweł Grzesiowski był razem z nami. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Zdrowia oczywiście. Do zobaczenia. Pozdrawiam wzajemnie serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. I bardzo się cieszę, że mam okazję wystąpić w niezależnych mediach. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy. Oby jak najdłużej była taka możliwość.